Jeziorany Podcast 33. W świetnych humorach witają Was Rafał Niewiadomski oraz Andrzej Cymorek, witam. Andrzej Cymorek, cześć Jendras. No niestety nie udało nam się spotkać, nagrać podcastu po pierwszej serii. Nie udało nam się spotkać, żeby nagrać zapowiedź drugiej rundy. A tu już jest po drugiej rundzie, Jendras. W szoku troszeczkę, że tak to szybko poszło? Nie, ani trochę. Ani trochę. No dobra, gwoli ścisłości, chociaż wszyscy chyba ci, którzy śledzą na bieżąco, wiedzą, co się dzieje. Lakersi, podobnie jak w serii z Portland, przegrywali 1-0, później 4 wygrane mecze z rzędu. Seria zakończona w bardzo dobrym stylu. Praktycznie, nie wiem, wszystkie argumenty, które miało Houston, Lakersi im po kolei wybijali. I ten ostatni mecz to już naprawdę była taka męczarnia chyba i dla zawodników, najbardziej dla zawodników Houston, bo widać było, że totalnie nic im nie idzie. Nawet jak gdzieś tam na chwilę złapali wiatr w żagle, to się kończyło to dla nich fatalnie. No i co, Jendras, pora sobie podsumować te dwie rundy chyba, tak już na spokojnie. Co, chcesz zacząć? Nie gadaliśmy nic o Portlandach, bo myśmy całe dwie rundy w sumie. Tak. Ostatnio nagrywaliśmy, jak już chyba prowadziliśmy z Portland 2-1 bodajże, jak już chyba przejęli inicjatywę w tej serii. Natomiast myślę, że do serii w Portland tak nie ma co wracać mecz po meczu czy odnośnie zawodników. Natomiast to, co ja wyciągnąłem z tych dwóch serii, to to, że Lakersi totalnie inaczej grali z Portland. I potrafili tutaj przede wszystkim duże propsy dla trenera, dla Vogla, który był w stanie ogarnąć taki game plan, żeby unieszkodliwić Dame'a Lillarda, zatrzymać trochę tych rozpędzonych Portland Trail Blazers. Tam wiadomo, poprzeczka była troszeczkę niżej zawieszona, ponieważ Portland nie jest aż tak super defensywnym zespołem, tam dużo bardziej na atak stawiano. I generalnie sobie bardzo... No można powiedzieć, łatwo Lakersi poradzili, bo 4-1 to jednak bardzo fajny wynik. Natomiast w drugiej rundzie, i tutaj kolejne propsy dla Vogla, który musiał ogarnąć całkowicie nowy game plan, który w sumie rzadko był stosowany i niekoniecznie się sprawdzał we wcześniejszych częściach sezonu. Po praktycznie już drugim meczu zaczął grać small ball i to small ball w pewnym momencie zmieniło się... zrezygnował w ogóle z grania dwoma centrami. Co się bardzo opłaciło, i tutaj kluczowa rola Kiffa Morrisa, który zagrał dwa fenomenalne mecze i tak naprawdę jego cztery trójki poderwały jeziorowców do walki w pewnym momencie i od tego momentu seria się odwróciła. Powiedz mi, Jendras, co ty byś mógł wyciągnąć z tych dwóch serii tak ogólnikowo? Co generalnie najbardziej się rzuca w oczy, to że Lakersi jak rasowy bokser, pierwsza runda na wyczucie rywala, a potem z każdą kolejną coraz lepiej rozpoznają mocne i słabe strony przeciwnika i coraz lepiej się do tego dostosowują. I tak naprawdę każda z tych serii była pod tym względem podobna, że Lakersi byli coraz mocniejsi z każdym meczem, a rywal był coraz słabszy, zwłaszcza to było widać w serii z Houston. To też jest kwestia na pewno nie tylko inteligencji zespołu zawodników LeBrona, ale też świetnej pracy sztabu trenerskiego. Tutaj muszę powiedzieć, że mi się to podobało zwłaszcza z Houston, jak do tego podszedł taktycznie Vogel. Tu widzieliśmy takie dwa przeciwne bieguny. Z jednej strony Houston, które w sumie wszystkie swoje karty pokazuje od razu. Tak naprawdę kiedy rywal rozpracuje, nauczy się z nimi grać, to oni już w sumie nie mają nic za nadrzu tak naprawdę. No bo co mogą zrobić? Grają tym niskim składem w siódemkę. Tam nie ma jakichś specjalnych rezerw, możliwości kombinowania. Z drugiej strony Lakersi, którzy mogli sobie pozwolić na posadzenie dwóch centrów, którzy przecież grali w sezonie w sumie około 40 minut. Tutaj nagle w połowie serii, czy nawet prawie że od początku, obaj zostają posadzeni. Lakersi wchodzą zupełnie innym w sumie graczem wysokim obok Davisa, albo Morrisem. No i to jest zupełnie przeciwny biegun, jeśli chodzi o elastyczność i możliwości dostosowania się do rywala niż Houston. I tutaj, co mi się bardzo podobało, to jak z meczu na mecz w sumie Houston, Lakersi zmieniali się troszeczkę w obronie. Pamiętamy, pierwszy mecz z Houston dosyć słaby, nic tam w sumie specjalnie nie działało defensywnie. W drugim meczu zaskoczyli rakiety strefą. Po meczu gracze, trenerzy Houston wypowiadali się tak trochę w takim tonie lekceważącym, że to jest taka trochę desperacja ze strony Lakers, że wychodzą tą strefą, że oni potrafią na tą strefę znaleźć odpowiedź, tylko się nie spodziewali i takie tam gadanie.
I rzeczywiście Houston spodziewało się tej strefy w trzecim meczu, a tymczasem w ogóle zrobił numer, że w ogóle wrócił do obrony każdy swego. A zmienił tak naprawdę na jakieś elementy strefy dopiero w drugiej połowie, praktycznie wyrzucając do kosza wszystkie potencjalne zmiany i poprawki, jakie D'Antoni mógł w przerwie meczu wprowadzić. Więc tak naprawdę takie, tak, takie naprawdę koszykarskie szachy ze strony Vogela, który tak naprawdę też jeszcze się trochę psychologicznie pobawił z rakietami, kiedy w czwartym meczu w drugiej kwarcie wypuścił 19-latka na parkiet. Tak, to też musiało trochę pokazać Houston, taka wiadomość dla Houston, że sorry, ale mamy was w garści i wypuszczamy sobie nastolatka i nic nam nie możecie z tym zrobić. Ja to nawet odebrałem jako taki sygnał, że wiesz, że nasza rotacja nie kończy się na tych gościach, którzy grają, tylko jeszcze mamy kolejnych w zanadrzu, których też jesteśmy w stanie na was wypuścić. I faktycznie Horton Tucker zaliczył tam jakieś 2-3 przechwyty. Jego długie łapska gdzieś tam pomogły. W ataku też swoje zrobił. I no super, super, że go wprowadził. I chyba zszokował wielu tym, że gościa, który tak naprawdę cały sezon grał w D-League, który na parkietach zobaczył chyba tylko kilkanaście minut, nagle jest spuszczany w drugiej rundzie w dosyć ważnym meczu, w dosyć ważnym momencie. I dał radę chłopak. Zdecydowanie, bardzo dobrze się pokazał. Byłem, no jest to chyba takie największe moje zaskoczenie in plus, jeśli chodzi o tą drugą rundę. To po pierwsze samo to wpuszczenie go na parkiet, a po drugie to, jak on się spisał, bo to jest 19-latek z drugiej rundy, który wydawał się naprawdę kompletnym dzieciakiem jeszcze. No, wiedzieliśmy, że ma jakiś potencjał, ma warunki, ale on, tak jak mówisz, spędził to cały sezon w G-League i tam też różnie bywało z tą jego grą, a tymczasem w playoffach naprawdę goście dużo starsi od niego nie wytrzymywali presji. On wszedł, naprawdę się, no nie bał się kompletnie, zero kompleksów i naprawdę pokazał ciekawe umiejętności, bo i tam trafił dwie trójki w tych dwóch meczach, w których wystąpił i dobrze w obronie i atakował kosz. Naprawdę pokazał, że no mogą być z niego ludzie i to w bliższej przyszłości niż się wszyscy spodziewali. To jest świetna wiadomość na pewno, biorąc pod uwagę jaki niedobór młodych graczy i wyborów w drafcie mają Lakersi, więc oby tak dalej. No i w ten sposób, no tak jak widzieliśmy, no z każdym kolejnym meczem Houston było coraz bardziej na deskach. Na to ostatnie spotkanie to już naprawdę był pogrom. No świetnie się oglądało Lakersów w ataku. Trzeba powiedzieć, że ta piątka, no powiedzmy taka w cudzysłowie small ball, no bo mówimy, że small ball, a tam jest LeBron James, Marcus Morris i Anthony Davis. No to jest i tak jeden z największych chyba takich frontcourtów w lidze, a i obwód wysoki, więc nie taki small, no powiedzmy small. Ale dead lineup. Tak, nie, i też było widać, potwierdzają to statystyki, bo okazuje się, że pod względem właśnie statystyk, wyników, to Lakersi mają dwie najmocniejsze piątki póki co w playoffach i to jest właśnie pierwsza piątka z McGee oraz właśnie ta nowa piątka, pierwsza piątka z Markiffem Morrisem. Ja, jeżeli chodzi jeszcze o te plusy, jak już jesteśmy przy Markiffie Morrisie, to jest taki drugi mój największy plus tej drugiej rundy playoffów, ponieważ w pierwszej rundzie Markiffa praktycznie nie było. Ja nawet nie, on tam coś tam sobie pograł, ale nie zanotowałem jakiegoś dużego wpływu jego na wygrane. Natomiast moim zdaniem to jest cichy bohater tej serii, bo jego osoba daje bardzo wiele możliwości, zarówno w ofensywie, jak i w defensywie. Może przejmować graczy w obronie praktycznie od 1 do 5 i nie przegrywa tych pojedynków tak bardzo strasznie, szczególnie z niskimi. A do tego w ataku no, niesamowita uniwersalność, sieknie trójki jak ma dzień. I naprawdę te jego cztery trójki bodajże w drugim meczu to było, tak? Jak wyszedł z ławki jeszcze? Tak, chyba tak. I w ciągu, tak, pod koniec pierwszej kwarty chyba i w ciągu tam 3 minut sieknął 4 trójki. I tak wiele osób się wypowiadało, że to zmieniło przebieg tej serii, bo od tego momentu Lakersi już praktycznie cały czas prowadzili. I to też zabawna sytuacja, bo tak naprawdę Lakersi prowadzili w dwóch ostatnich meczach od gwizdka do gwizdka. I ostatnie prowadzenie Houston było bodajże w meczu numer 3, gdzieś tam chyba na 10 minut przed końcem czwartej kwarty, gdzie Lakersi też rzucili chyba wyższy bieg i rozjechali Houston w tamtym okresie. Więc tych fragmentów, kiedy Houston prowadziło, tak naprawdę było bardzo mało. A naprawdę ciężko cokolwiek złego powiedzieć na temat gry jeziorowców. Jedyna rzecz, do której można się przyczepić, to tak naprawdę chyba straty, bo ich było całkiem sporo. Natomiast przerażające jest to, że Lakersi nawet jak robili te straty, to i tak potrafili prowadzić 20 czy 15.
i nie przeszkadzało mi to jakoś tam w grze. No kurczę, możemy sobie, pierwsze kurcze padło w 10 minucie, całkiem nieźle. Możemy sobie naprawdę dzisiaj wypunktować całkiem dużo plusów i to nie będą takie plusy na zasadzie, nie wiem, takiej, że jesteśmy w nich wpatrzeni jak w obrazek i nie widzimy minusów, tylko naprawdę w tej serii praktycznie same plusy, naprawdę same plusy, bo praktycznie każdego zawodnika, którego byśmy wymienili z głównej rotacji, no to nikt nie robił większych błędów. Zaskoczył Danny Green. KCP też na jakimś tam solidnym procencie rzucał te trójki. Rondo w ogóle dla mnie to jest największy plus chyba tej serii po Markifie Morrisie, bo Rondo w pierwszym meczu wyglądał fatalnie. Wielu się pukało tutaj w głowę, zastanawiając się, czy był sens w ogóle wpuszczać Rondo na boisko po takiej przerwie. Przypomnijmy, że Rondo miał kontuzję, złamany palec w dłoni, więc tak naprawdę był bez rytmu i wiele osób powątpiewało w to, że on może mieć w ogóle jakikolwiek pozytywny wpływ na tą serię. Tymczasem w dwa mecze generalnie przejął. Notował double-double albo ocierał się o to double-double. Trafiał trójki, bodajże 38% chyba trójek trafionych w tej serii. Rozdał bardzo dużo asyst. W obronie też bardzo fajnie potrafił kilka razy wybrać piłkę na koźle nawet Hardenowi albo gdzieś tam przejąć, przewidzieć, że Harden będzie za plecami podawał przy podwojeniu, co do tej pory się nie zdarzało. Więc Rondo tutaj, no mieliśmy tego playoff Rondo, o którym rozmawialiśmy przez cały sezon. Na Twitterze nawet taka dyskusja się wywiązała, że kibice Jeziorowców bardzo jechali po Rondo i tak dalej. Tymczasem Rondo zaliczył świetną serię, ale problem polegał na tym, że my Rondo, jak jechaliśmy po Rondo, to naprawdę dwie rzeczy. Po pierwsze jechaliśmy za to, że grał fatalnie, a po drugie praktycznie za każdym razem, kiedy jechaliśmy po Rondo, mówiliśmy, że no ale w playoffach może jeszcze powrócić do tej normalnej gry. I ten Rondo powrócił. I to jest chyba takie największe dla mnie zaskoczenie, jeżeli chodzi o plusy tak naprawdę tej serii. Tak, zdecydowanie. No ja też muszę oddać honory, bo zawsze jestem pierwszy do krytykowania Rondo. I absolutnie nie spodziewałem się, że zobaczymy takie przebłyski młodości w jego wykonaniu. No to co wyczyniał, zwłaszcza bodaj w drugim, trzecim meczu, to naprawdę był już poziom tego Rondo z najlepszych lat. Jeden mecz to no naprawdę, nie pamiętam, czy to był drugi czy trzeci, no można powiedzieć, że był kluczową absolutnie postacią. Kiedy trafił chyba dwie czy trzy trójki w czwartej kwarcie i miał ten przechwyt na Hardenie, kiedy przełamał ten stan około remisu i od tego momentu Lakersi przejęli mecz i wygrali. Też trzeba przyznać, że to był taki dosyć dogodny rywal dla Rondo. Przeciwko Houston jego wady nie były tak bardzo widoczne, jak byłoby przeciwko innym rywalom. Natomiast no, jest to postać ważna ze względu na możliwość odciążenia LeBrona w rozgrywaniu i myślę, że będzie też ważną postacią w kolejnej rundzie. Tutaj będzie kluczowy ten bilans między plusami, które wnosi Rondo, i jego wadami, jak na ile uda się je ukryć. Natomiast no, ja pamiętam, że taka analogia, no, w dawnych czasach takim moim chłopcem do bicia był Derek Fisher, którego często gęsto krytykowałem za błędy w obronie czy za głupie decyzje w ataku. I pamiętam, jak on wygrał Lakersom trzeci mecz finałów z Bostonem w 2010 roku, świetną czwartą kwartą. Wtedy powiedziałem sobie, że okej, sorry Derek, w tym momencie wygrywasz sobie u mnie immunitet. I ja nie pamiętam ile, ale chyba już na zawsze już nie będę cię krytykował. I tak samo jest z Rondo, on tymi paroma meczami z Houston na jakiś czas przynajmniej kupił sobie u mnie spokój. Nawet jak zaliczę jakiś słabszy mecz czy dwa, to będę siedział cicho, obiecuję. No ja, jeżeli chodzi o Dereka Fischera, to zawsze miałem pozytywne nastawienie dla niego, ponieważ on jak wrócił po epizodzie w Golden State i Utah Jazz, jak wrócił do Jeziorowców, to faktycznie to nigdy nie był taki stoper jakiś tam, natomiast on się idealnie uzupełniał z Mambą i trafiał niesamowicie ciężkie i ważne trójki. To oczywiście. Te takie najbardziej znane trójki z finałów z Orlando Magic czy z serii z Utah Jazz, z playoffów. Naprawdę była masa takich różnych rzutów i to nie tylko w playoffach, ale też w meczach sezonu regularnego, oczywiście, gdzie powiedzmy gdzieś tam było 10 sekund do końca, a Jeziorowcy przegrywali 5 punktami, potrzebna była szybka trójka i jak nie wypalał plan A w postaci rzutu Kobiego, to piłka szła do Fischera i on też potrafił trafić te trójki, więc gość naprawdę sporo trafiał takich trójek.
I faktycznie miał nerwy ze stali, tego nie można mu zabrać. Rondo to jest oczywiście totalnie inny rodzaj zawodnika, natomiast, no tak jak mówisz, z jednej strony może faktycznie tam nie było jakiegoś tam zagrożenia ze strony zawodników Houston, natomiast z drugiej strony ja jestem w szoku, że ta seria się tak szybko skończyła i tak gładko to poszło, bo przed serią byłem naprawdę... No, nie widziałem tego jakoś tak bardzo hura optymistycznie. Pamiętam, co robiło Houston rok temu, dwa lata temu, jak blisko, jak ciężko mieli Golden State Warriors, żeby ich przejść. I to były naprawdę, no tak naprawdę, gdyby nie kontuzja Chrisa Paula, to Houston pewnie miałoby mistrzostwo przed dwoma czy trzema laty. Natomiast, no po pierwsze, teraz wychodzi na to, że chyba wiele osób nie zrobiłoby tego transferu Chrisa Paula za Russella Westbrooka. Westbrook dał dużo dobrego, natomiast no to jednak nie ten sam kaliber w tym momencie zawodnika i nie te same cechy, które miał Chris Paul. Chris Paul potrafił poprowadzić zespół pod nieobecność Jamesa Hardena. Tymczasem Russell Westbrook, owszem, bardzo mu się chciało, bardzo walczył, ale bardzo często walił głową w mur i więcej przynosił szkody niż pożytku swojemu zespołowi. Tak. I mam wrażenie, że w ogóle Lakersi w tej serii go tak potraktowali... Jak Rondo. Jak inni traktują Rondo. Coś... Tak, tylko że Rondo akurat w tej serii trafiał, teraz patrzę sobie na statystyki, 44% trójek Rondo trafiało tak, w tej serii. Tak, ale chodzi mi tylko o podejście defensywy. Było tak, jak zwykle ludzie kryją Rondo, tak Lakersi kryli właśnie Westbrooka. Tak, a Rondo w tej serii rzucał 10 punktów na mecz, co jest w ogóle fenomenem, bo przecież w sezonie regularnym, ja nie wiem, czy rzucał 4 punkty, może miał średnią w tym sezonie, nie wiem, tak sobie na szybko sobie zerknę, no 7 punktów, dobra, no ale tam zagrało 48 spotkań, natomiast no jednak mieliśmy tego playoff Rondo w tej rundzie i życzymy sobie tego, by tak dalej było. Natomiast jeszcze co do tego Houston i game planu na Houston, to... No właśnie, założenie było takie, żeby wybić z rytmu Jamesa Hardena. Harden był podwajany. Założenie było takie, żeby to reszta wygrywała mecz, a nie Harden. I po pierwsze, na Hardenie był świetny nacisk ze strony praktycznie wszystkich gości, którzy jego kryli bezpośrednio, jak i tych zawodników, którzy dochodzili do pomocy, bo Harden miał naprawdę ciężkie życie w tej serii. On na te swoje punkty musiał bardzo mocno zapracować. Jasne, że dużo wymusił rzutów wolnych, natomiast ja w ogóle miałem wrażenie, że sędziowie dopuścili do trochę mocniejszej gry niż w sezonie regularnym, bo jak sobie pomyślę, jakie gwizdki dostawał Harden w sezonie regularnym, to tutaj jednak dużo było wejść pod kosz, gdzie rzucał na kontakcie, miał dużo wejść na kontakcie, skakał pionowo, czy to Kuzma, czy Caruso, czy KCP, czy Green, czy LeBron. I mam wrażenie, że Lakersi świetnie zdali ten egzamin na w tej kwestii. I nie wiem, czy widziałeś, ale w tej serii więcej rzutów oddał Russell Westbrook, co jest chyba dużą porażką Mike'a D'Antoniego. Tak, to jest dokładnie jego... to, co Lakersi chcieli osiągnąć, żeby było więcej ataków Houston Westbrooka, a mniej Hardena, dokładnie to. Tak, więc to co sobie założyli Lakersi, to zrealizowali i to jest naprawdę, naprawdę mega. Podobała mi się przede wszystkim ta pomoc, bo to, że James Harden minie swojego gościa, który kryje go wysoko 1-1, to jest normalne, natomiast Lakersi naprawdę nie robili zbyt wielu błędów, chyba w tym meczu numer 4. Mam wrażenie, że przez cały mecz Harden miał tylko jedną sytuację, gdzie mógł zagrać 1-1 i zrobił trójkę chyba ze step backa, taką, którą trafił. Taką jedną miał z akcję swoją, którą grał cały czas przez cały mecz. Czyli naprawdę raz, że dyscyplina, dwa, że założenia taktyczne. No tutaj trzeba powiedzieć, że cały zespół i Vogel mega, mega się sprawdzili. I naprawdę ja sądziłem, że ta seria potrwa... co najmniej 6 spotkań, a przy złych wiatrach nawet 7. Natomiast no wow, w tej serii praktycznie rakiet nie było i to jest mega. Ja mam wrażenie, że generalnie Houston zostało złamane w czwartej kwarcie trzeciego meczu. To był taki drugi mecz z rzędu, kiedy Lakersi w czwartej kwarcie zaciskają zęby wokół szyi rywala i po prostu cisną w obronie na maksa. I to była tam, nie wiem, to było chyba w Houston rzuciło około 20 punktów chyba i w czwartej kwarcie drugiego i trzeciego meczu i po tym trzecim meczu mam wrażenie, że to już było po prostu takie wysłanie wiadomości, że okej, mamy was, no nic nie możecie nam zrobić, jesteśmy poza waszym zasięgiem i widać to było już w meczu czwartym, kiedy
No, kiedy Lakersi już praktycznie przez cały mecz kontrolowali przebieg gry i potem podobnie było w piątym. Powiedzmy, do tego trzeciego meczu to jeszcze ta seria była wyrównana i wydawało się, że kwestia wyniku jest otwarta, ale później jak okazało się, że po prostu Lakersi kiedy chcą, to i dają się 100%, no to Houston niewiele po prostu może poradzić. I to jest też ciekawe bardzo, że rakiety miały w sezonie bilans 16-0, kiedy trafiały 40% trójek lub więcej. W serii z Lakersami mieli trzy takie mecze i wszystkie trzy przegrali. To jest niesamowite. Wow. No faktycznie, ja miałem wrażenie, że Houston wcale nie gra jakoś tak mega tragicznie. No, bo tak naprawdę dopiero w tym ostatnim meczu wszyscy zawodnicy zaliczyli totalny zjazd, bo chyba tylko James Harden skończył mecz na 50% skuteczności i wyższej, a cała reszta była poniżej. Natomiast no, niech ja mam wrażenie, że ten wynik idzie sobie w świat i ci, którzy nie oglądali tej serii, sobie pomyśleli, o, to taka jednostronna bardzo seria. Natomiast doprowadzić do tego, by ta seria była jednostronna, to naprawdę trzeba było się bardzo mocno natrudzić, mieć do tego ludzi, grać skoncentrowanym przez 48 minut. To, na co zwrócił uwagę po meczu numer 4 bodajże LeBron, że no tam doszło do dużego rozkojarzenia już w czwartej kwarcie. Dali sobie, no, Houston odrobiło bardzo dużą przewagę i zrobiło się może jeszcze troszeczkę nerwowo. Natomiast do tego momentu, do tego ranu, Lakersi naprawdę tak idealnie, perfekcyjnie realizowali założenia taktyczne, że łapałem się za głowę, bo nie wierzyłem, że można Houston ich własną bronią po prostu zapędzić do narożnika. Oni byli totalnie bezradni, dopiero ten run przywrócił ich do meczu. Natomiast w meczu numer 5 no, to samo tak naprawdę. Ten początek meczu numer 5, gdzie Lakersi wyszli na prowadzenie bodajże 23-7 albo 33 nawet do 33-11 chyba było? Tak, tak było. I 23-7 czy 21-7, to powiem Ci szczerze, że nie widziałem takich 10 minut, które byłyby tak bardzo zdominowane przez jedną drużynę, czyli chodzi mi tu o jeziorowców, nie mówię o innych drużynach, bo nie za często oglądam inne drużyny. Natomiast jeśli chodzi o jeziorowców, to nie widziałem takich 10 minut, żeby rywala tak zgnietli zarówno w ataku, jak i w obronie, bo w obronie dali sobie rzucić przez 8 minut chyba 7 punktów tylko i to wcale nie były łatwe punkty. Natomiast w ataku trafili 7 trójek bodajże na 9 rzutów, czy 7 na 11 na początku. Trafiali. I to nie były takie trójki przez ręce, tylko to wszystko było na fajnych, wypracowanych sytuacjach, gdzieś tam po zasłonach. W ogóle w całym meczu chyba tym ostatnim trafili, nie wiem, 14 na 26 trójek, coś takiego? Coś takiego. Ustanowili rekord. A nie, to inaczej, 19 w całym meczu trafili. Tak, 19. A, 19, tak. Ustanowili rekord klubowy w ilości trójek w meczu playoffs. I no, wyglądało to naprawdę mega, bo widać, że ci wszyscy zawodnicy złapali wiatr w żagle. Od KCP po Greena, po Kuzmę, po Morisa. No praktycznie ci wszyscy zawodnicy, którzy są tym trzecim zawodnikiem, to oni wszyscy tak naprawdę dali z siebie bardzo dużo pozytywów. Nawet Caruso, nawet ten Horton Tucker i no naprawdę, no w samych superlatywach można mówić teraz o drużynie jeziorowców i naprawdę złapali taką pewność siebie, że będzie bardzo ciekawie wyglądała seria w finałach konferencji, bo no, ciężko nie mieć dużych nadziei związanych z tym zespołem po takiej grze w drugiej rundzie. Na pewno tak. I to jest też to, co poruszyłeś, że też inni gracze zaczęli trafiać. Caruso, jak zaczął trafiać trójki, to jest też duży bonus. Myślę, że to jest ważne właśnie, że ci zawodnicy drugiego planu mieli okazję, żeby trochę złapać pewności siebie w ataku. Danny Green, który był do tej pory fatalny w ataku, jeśli chodzi o celność, też zaczął trafiać te trójki pod koniec serii. KCP coś tam trafiał. Caruso kilka trójek trafił. Caruso w ogóle był świetny też w całej tej serii. Miał kilka mega, fenomenalnych zagrań w obronie, w ataku też był niezły. Nawet Chase Down blok miał na Hardenie. Zgadza się. W ogóle. Zgadza się. Natomiast a propos bloku, no to tutaj myślę, że osobny, tak powiem w cudzysłowie, akapit należałoby poświęcić LeBronowi i temu, jak doprowadził prawie do płaczu Russella Westbrooka blokami w tej serii, bo pięć takich bloków w całej tej serii po prostu miażdżących ze strony LeBrona na Westbrooku.
ten jeden taki szczególnie blok, gdzie od tyłu go złapał z lewej strony i tą piłkę wywalił na, nie wiem, z 20 Au. metrów chyba za aut, Tak. gdzieś tam poleciała, więc... A to jest niesamowite, przecież Westbrook zawsze był takim atletycznym po prostu freakiem. Nie dawał się łapać na bloki, tak, nie? I zawodnikiem mocy przede wszystkim. Ktoś właśnie wspominał, jak przecież LeBron James wyeliminował w 5 meczach Hardena i Westbrooka 8 lat temu w finałach NBA, kiedy Westbrook i Harden byli młodzieniaszkami w Oklahomie, a teraz minęło 8 lat, LeBron ma 35 i znowu ich wyeliminował i przecież i atletycznie wygląda nie gorzej, a chyba nawet nadal lepiej od tej dwójki. No w ogóle LeBron James zaliczył naprawdę fajną serię. Łatwo mówić o reszcie bardzo dobrze, bo reszta zagrała dużo lepiej niż grała. Natomiast jeżeli chodzi o LeBrona, to no, jego gra mówi sama za siebie. Najfajniejsze jest to, że w obronie daje też bardzo dużo lata po tych wszystkich przekazaniach, tych wszystkich rotacjach, naprawdę nie gubi się, plus te bloki z pomocy, których tak w tej ilości tak dużo nie widzieliśmy. I tu jest też w ogóle kolejna ciekawostka. Nie wiem, czy wiesz, ale pierwszy raz od roku 1961, czyli praktycznie 60 lat, pierwszy raz zdarzyło się, że w serii playoffs dwóch zawodników jednej drużyny skończyło ze średnimi statystykami na poziomie 25 punktów i 10 zbiórek. Tak, gdzieś to widziałem, bodajże tam był Bob Pettit chyba ostatni raz. Tak, 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 tak. Z Cliffem Haganem w St. Louis Hawks. Drugiego gościa nawet pamiętam nie kojarzę, Pettita kojarzę. Nie wiem, Pettita kojarzę tylko z kaset VHS, jak kiedyś były takie kasety gwiazdy NBA, więc to był jedyny mój kontakt z Pettitem, natomiast no, drugiego gościa oczywiście nie kojarzę. No właśnie, no i Anthony Davis, powiedz mi, było dużo zapytań odnośnie jego gry na centrze, mówiono o tym, że będzie unikał tej gry i tak dalej, i tak dalej, natomiast jak trzeba było, zagrał duże minuty w tej serii i chyba nie ma żadnego problemu z tego powodu. Nie, absolutnie, nawet to jest też kwestia do przemyślenia przed kolejną rundą, czy wracać do zestawienia z Magii w pierwszej piątce, czy nie zostawić Morrisa, który naprawdę świetnie się spisuje i właśnie super wygląda to zestawienie z nim w piątce, ponieważ no, jest dużo więcej przestrzeni i fajnie piła chodzi, więcej miejsca dla Davisa. No, jest to kwestia, no, zobaczymy z kim będzie przede wszystkim finał, bo to no, oczywiście spodziewamy się Clippersów, no, ale też no, nie ma co uprzedzać faktów, bo jeszcze tutaj nie, seria się nie skończyła. Właśnie jak nagrywamy, to rozgrywają szósty mecz. Natomiast tak, Davis był również bardzo dobry w tej serii, chociaż troszkę tam początkowo było zastrzeżenie, ale myślę, że na wyrost. No w tym pierwszym meczu chyba tak zderzył się troszeczkę ze ścianą, bo za często Lakersi ustawiali go na post-upie przeciwko Tuckerowi. Miał problem z przepchnięciem go i na pewno było to problematyczne dla niego, natomiast no, im dalej w serię, im więcej było small ball, im szerzej Lakersi grali, im więcej... W ogóle w tym ostatnim meczu miałem takie wrażenie, że o ile w serii z Portland było praktycznie wszystko grane przez Anthony'ego Davisa, o tyle tutaj w tej serii mam wrażenie, że Anthony Davis tak uciekł troszeczkę w cień, w sensie jasne, dostawał piłki, skupiał na sobie defensywę, natomiast ważniejsze było to, żeby tą piłkę rozrzucić, żeby reszta zrobiła robotę na łuku albo ścinając pod kosz, niż sam Davis miał to załatwić grając jeden na jeden. No, także takie odniosłem wrażenie, że troszeczkę było więcej tego grania na resztę. No, tak, Jezu, tak, bo nawet to jest taka pułapka w sumie, w którą Houston chciało wciągnąć Lakersów, żeby zamiast tego, żeby Lakersi grali swoją grę, to żeby na siłę pakowali tą piłkę na Davisa, próbując wykorzystać przewagę. I na całe szczęście w przeciągu całej serii Lakersi nie dali się na to nabrać i grali po prostu swoje. A w tej swojej, że tak powiem, grze Davis i tak miał mnóstwo okazji, żeby zdobywać punkty, no i notował te 25 średnio. No i dał do tego świetną obronę, to też warto zwrócić uwagę, bo generalnie Lakersi, jak wiemy, podwajali Hardena na każdej praktycznie zasłonie. Natomiast wyjątkiem była sytuacja, w której po zasłonie przejmował go Davis. Gdy Davis przejmował Hardena, to Lakersi nie posyłali drugiego obrońcy, tylko zostawiali Davisa jeden na jeden z Hardenem. No bo nie chcieli już potem, żeby Lakersi musieli pozostali rotować, nie mając no pod koszem właśnie Davisa, który był wyciągnięty na obwód. No i Davis moim zdaniem też świetnie się spisał w tej roli, bo dawał radę naprawdę jeden na jeden utrzymać się na nogach naprzeciw Hardena, no i nie było z tego jakichś wielkich korzyści dla rakiet. W
faktycznie poza pierwszym meczem, gdzie chyba tam rzucił trójkę w twarz Davisowi i złapał go na przewinienie przy rzucie za trzy, to w przekroju całej tej serii, to faktycznie nie przypominam sobie takich sytuacji, żeby Davis przegrywał pojedynki z Hardenem. Także no spoko, bardzo, bardzo, no mega sytuacja. Naprawdę jest tak dużo pozytywów z tej serii, że aż nawet głupio tak pozytywnie tylko gadać o tej grze. No cóż, to może jeszcze, ja bym jeszcze przypomniał moment jeden z serii z Portland. Jak już tak, żeby już tak nie słodzić za Houston, bo wydaje mi się, że o tym nie mówiliśmy, bo jeżeli nagrywaliśmy po trzecim jakoś meczu, a był taki mecz numer 4 w serii z Portland, kiedy Lakersi wyszli w strojach Mamby i zrobili totalny, za przeproszeniem, rozpierdziel, bo to był mecz, który właśnie trochę przypominał ten piąty mecz z rakietami, że od pierwszych minut Lakersi mieli totalną dominację i w pierwszej połowie rzucili 80 punktów. I pamiętam, że mieli 78 i w ostatnich sekundach piłkę miał LeBron James i tak się ludzie zastanawiali, może rzucić trójkę, żeby rzucić te symboliczne 81 w pierwszej połowie. Ale jednak LeBron wszedł pod kosz, zdobył layupa i skończyło się na tych 80. Aha. Niemniej no, widać było, że ten mecz jest też trochę gra rozgrywany z myślą o Bryancie, bo to było chyba, zdaje się, jego urodziny. Tam w ogóle symbolika liczby była niesamowita, bo w tym momencie wynik był 24-8, więc to też już w ogóle. Natomiast no, masz rację, tamten mecz i ten piąty bardzo były podobne do siebie, bo i tu Lakersi od pierwszych minut siedli na przeciwniku. I tu złapali wiatry w żagle w ofensywie i ciężko nie było czerpać radości z gry, tak z takiej gry tego zespołu. No i co, Jendras, powiedz mi, teraz przed nami, wiemy już, kto jest na wschodzie, tam mamy Boston i Miami Heat, natomiast o tych zespołach myślę, że sobie jeszcze później porozmawiamy. Na pewno odpadł rywal, którego tak w sumie najbardziej się obawiałem, bo jednak miałem wrażenie, że Milwaukee Bucks w tym sezonie jednak awansuje do finałów, a tutaj jest no, duży dzban, że tak powiem. A zszokowało cię to trochę, że Milwaukee tak gładko przegrało serię z Miami Heat? Sam fakt, że odpadli, może nie. Natomiast tak jak mówisz, że tak gładko, to rzeczywiście no tutaj praktycznie był prawie sweep. Tak naprawdę trochę ta kontuzja Janisa w czwartym meczu trochę to wprowadziła zamieszanie, pobudziła resztę drużyny. Bardzo możliwe, że gdyby Janis grał, to byłoby do zera. Tak naprawdę, bo jak był na parkiecie, to mimo że grał świetnie, to Miami dominowało. Natomiast no generalnie no Milwaukee to jest trochę zespół sezonu regularnego. Tutaj jest problem taki, że Mike Budenholzer, ich trener, to jest gość, który no, ma świetny system na sezon zasadniczy, ale jest bardzo sztywny, że tak powiem, w swoich założeniach. Jest mało elastyczny, nie potrafi nagiąć jakichś swoich schematów pod rywala, a to jest, jak wiemy, absolutnie kluczowe w playoffach, żeby no, dopasowywać strategię do przeciwnika, co zresztą świetnie zrobił właśnie Vogel, który bardzo wiele rzeczy zmienił i zmieniał w czasie serii. Natomiast trener Milwaukee uparcie trzyma się tych samych rozwiązań, a Miami po prostu no, uparcie, konsekwentnie słabe strony Bucks atakowali. Jak wiemy, Miami ma też rewelacyjnego trenera, jednego w tej chwili ścisła czołówka, Eric Spoelstra. No tak myślałem, że Milwaukee, no gdzieś nie wiedziałem czy już, ale spodziewałem się, że to nie jest zespół, który będzie w stanie zdobyć mistrzostwo. Ja jednak jestem zszokowany, bo oni w sezonie regularnym naprawdę łoili wszystkich jak chcieli i no myślałem, że po zeszłorocznej wpadce, że już się troszeczkę ogarną. A tymczasem jak widać chyba jednak nie do końca LeBron, nie do końca Antetokounmpo jest osaczony takimi zawodnikami, jakimi powinien być. I, no, ale to już problem Milwaukee. Powiedz mi, który zespół według ciebie awansuje do finałów NBA na wschodzie? To będzie Boston czy Miami? Myślę, że będzie bardzo równa seria i dużo zależy, co będzie z Gordonem Haywardem. Czy wróci w czasie serii i w jakiej dyspozycji? Natomiast ja daję minimalną przewagę Miami, ponieważ Boston ma za sobą no, ciężką siedmiomeczową serię, w której podstawowi gracze grali po około 40 minut na mecz.
mają krótką ławkę, więc wydaje mi się, że tutaj po prostu więcej sił będzie miało Miami, zwłaszcza, że mówimy o serii teraz no, granej co drugi dzień. I wydaje mi się, że jak im dalej ta seria będzie trwać, tym większe szanse na wygranie będzie miało Miami. Ale tak jak mówię, myślę, że są dwa bardzo wyrównane zespoły, świetnie prowadzone. Nie wiem, kto wie, czy nie dwóch najlepszych trenerów w tej chwili. Stevens, Polestra będzie świetny pojedynek. Więc myślę, że będzie zacięta seria, długa i bardzo ciekawa i daje, tak powiedziałbym, nie wiem, 55% do 45% na Miami. To ja w drugą stronę właśnie stawiam 45 dla Miami procent, 55 dla Bostonu, a to dlatego, że mają chyba szerszy roster, tak mi się przynajmniej wydaje. A, no zobaczymy, no, kto nie awansuje, to na pewno ciekawa historia, bo w miarę szybko te zespoły się odbudowały po kilku latach mniejszych sukcesów. I naprawdę propsy dla menadżerów, że sklecili takie składy. Zresztą w Miami to jest w ogóle jakiś fenomen, bo przed sezonem nikt ich w ogóle nie stawiał, że oni będą walczyć o przewagę własnego parkietu na wschodzie, a co dopiero walczyć o finał NBA. Ale jednak z tygodnia na tydzień rosną tam wszyscy zawodnicy, od pierwszoroczniaków jak Hero, po Bema Adebayo i tak dalej, więc no, sam jestem ciekaw, jak to się potoczy. Tymczasem obecnie trwa szósty mecz pomiędzy Denver Nuggets a Clippersami. No, widzę, że Clippersi troszeczkę odskoczyli pod koniec pierwszej połowy, więc niewykluczone, że to jednak Clippersi awansują do finałów konferencji. Powiedz mi, Jendras, no właśnie, jeśli Clippersi awansują, jak widzisz tą serię z Clippersami? Bo nie nagramy sobie przed pierwszym meczem z zapowiedzi serii, natomiast warto byłoby sobie wypunktować kilka plusów i minusów tego i zobaczyć, co może nas czekać przed taką ewentualną serią. No Clippersi to tak naprawdę jest, no, powiedzmy tak, zapowiedź to w sumie naprawdę jest dużo kwestii do omówienia i starczyłoby na osobny podcast, więc na osobny spróbujemy podcast, tak to jakoś skondensować. To zależy, no generalnie jest tak, Clippersi są zespołem, które mają od początku sezonu olbrzymi kredyt zaufania wśród mediów plus wśród kibiców, bo oni, mam wrażenie, byli uważani chyba za głównego faworyta po letnich ruchach. Tymczasem jak do tej pory nie grali na takim poziomie absolutnie najwyższym, poza zasięgiem reszty, i w sezonie zasadniczym, i w playoffach tak naprawdę są nierówni. Mają mecze, kiedy eksplodują i wyglądają jak totalny dominator, a mają mecze, kiedy no, zawodzą. No, przegrali dwa razy z Dallas, mimo że Mavericks grali przecież bez Porzingisa. Teraz stracili, wydawałoby się, pewną wygraną w piątym meczu z Denver i grają szósty mecz. Trochę to jest zespół, który jest bardzo utalentowany, ale jeszcze nie pokazał tego efektu, kiedy całość jest większa niż suma części. I pytanie brzmi, czy to jest kwestia tego, kto jest naprzeciwko, czy na przykład po prostu, nie wiem, muszą mieć po drugiej stronie Lakersów, żeby mieć w każdym meczu zmotywowanym przez 48 minut, czy jest to jakiś głębszy problem i od tego zależy, wydaje mi się, to jak duże będą mieli szanse na pokonanie jeziorowców. Do tej pory wydaje mi się, że w tych playoffach trochę lepsze wrażenie robią Lakersi, mają mniej takich słabszych momentów, słabszych punktów i wydaje mi się, że mają w defensywie Lakersi dużo właśnie możliwości, duże papiery, żeby ograniczyć to co Clippersi robią najlepiej. Jestem bardzo ciekawy obrony przeciwko Leonardowi, czy tu też będzie próba takich podwojeń wysoko jak na Lillardzie czy Hardenie. I jak na to Clippersi zareagują. Clippersi, którzy w sumie nie mają rasowego playmakera, takiej typowej jedynki. I nie mają też wysokiego, który byłby jakimś wybitnym paserem. Bo to jest też to, co otwiera takie podwojenia na tych graczach obwodowych. Otwiera tak naprawdę podanie tutaj, tak zwany short roll, do tego gracza wysokiego, który stawia zasłonę. I ten gracz wysoki ma okazję grać praktycznie 4 na 3. I to jest coś, w czym na przykład fenomenalny był zawsze Draymond Green w Golden State. Paul Gasol. Oczywiście. I takich zawodników do tej pory nie było ani w Portland, ani w Houston. I pytanie, czy w Clippersach jest ktoś taki, kto ewentualnie może przy takiej obronie ukarać Lakersów? Ja w tej chwili nie widzę, ale zobaczymy, jakie tutaj koszykarskie szachy będzie uprawiał Rivers. Natomiast po drugiej stronie na pewno oczekuję tego, co Clippersi robili też w sezonie, czyli będzie maksymalne skupienie obrony na gwiazdach, na LeBronie i na Davisie.
i prowokowanie tak naprawdę tych roleplayerów, tych shooterów Lakersów, żeby oni rzucali i ewentualnie dostarczali tych punktów drużynie. I wydaje mi się, że to jest właśnie też bardzo ważne od tego, jak dysponowani będą obwodowi gracze Lakersów, może zależeć też bardzo wiele w takiej potencjalnej serii. Dlatego bardzo fajnie, że w tą serię wchodzą naprawdę mocno rozgrzani No tak jak mówisz, no też mi się tak wydaje, że nie tyle o LeBrona i Antonego Davisa się rozejdzie, czy Kawhia Leonarda i Paula George'a, który ostatnio odzyskał już chyba formę strzelecką. Widzę, że tutaj do przerwy władował już 17 Denver, więc coraz lepiej zaczyna wyglądać. Natomiast wszystko może się rozejść faktycznie o to wsparcie pozostałych zawodników. I tu nie ma chyba nigdzie takiej jednej gwiazdy, takiego trzeciego zawodnika. Może jest to Lou Williams po stronie Clippersów, ale ten akurat ma duże problemy w obronie. Chyba w ostatnim meczu, w ostatnich dwóch meczach Lakersi bardzo polowali na Lou Williamsa. Więc tak wcale za dobrze chłopak nie grał, bo te błędy w obronie, to granie na niego troszeczkę wybijało go z rytmu. Natomiast nie wiem, no, na pewno będzie bardzo ciężka seria. Natomiast na tą chwilę, po tym co zespoły pokazały w playoffach, to jednak szczerze mówiąc, lepiej postrzegam tutaj Jeziorowców. To znaczy, no, nie wiem. Znaczy, no, mi się wydaje, że do tej pory Lakersi grają lepszy basket w tych playoffach. Moim zdaniem Clippersi dostali bardzo dogodne matchupy, bo ani Denver, ani Dallas to nie są zespoły, które grają dobrze w obronie. Mówmy się, Nuggets mają przebłyski, mają momenty, ale generalnie to nie jest defensywny zespół. I wydaje mi się, że Lakersi dostali trochę większe wyzwanie w postaci Houston, czy wcześniej Portland. Natomiast, no właśnie, to jest kwestia, czy po prostu w finale konferencji zobaczymy Clippersów z tych pierwszych dwóch rund, czy Clippersów, którzy wyniosły się na wyższy poziom. I tego właśnie, no tego nie wiemy. I to jest kwestia, która może być decydująca, czy Clippersi mają jeszcze ten jeden wyższy bieg w zanadrzu. Nie wiem, czy mają. Na razie wspomniałeś Lou Williamsa. Lou Williams nie tylko miał problemy w obronie, ale też ogólnie gra w tych playoffach słabiutko w ataku. On w ogóle ma długą historię tak naprawdę znikania w playoffach. To nie jest zawodnik, który miał jakieś wybitne serie w postseason. Raczej w sezonie zasadniczym grał lepiej. A kiedy Lou Williams gra słabo, to i Harrell nie jest tak dobrze obsługiwany podaniami i on jest mniej widoczny. Więc tu jest kwestia tej dwójki, której Clippersi potrzebują. No i jeszcze jeden taki matchup, który może być ważny, czyli dwóch braci, bliźniaków, Morrisów. Kto wie, czy to kto nie będzie miał lepszej serii, też nie będzie bardzo ważne dla losów tego starcia. Na razie Markus, z tego co widziałem, no bardzo dobrze, bardzo skuteczny jest w tych playoffach, ale Markif po drugiej stronie też gra świetnie. No i ciekawe, jak tutaj bratobójczy pojedynek będzie wyglądał. No i osobna kwestia to oczywiście Paul George, który gra bardzo w kratkę. Dobre mecze przeplata słabymi. No i pytanie, czy Lakersi, obecność Lakersów raczej go zmobilizuje do świetnej gry, czy przeciwnie, obrona Jeziorowców będzie go potrafiła jeszcze bardziej ograniczyć. No i nie będzie takim atutem. No jedno co jest pewne, wydaje mi się to, że Kawhi Leonard zrobi swoje. No nie wierzę, że tutaj uda się go wyłączyć. Myślę, że on dalej będzie siekał po te 20-30 punktów. Pytanie, czy uda się ograniczyć i na ile resztę. Ja się cały czas zastanawiam, ten generalnie pojedynek Leonarda z LeBronem, czy Leonarda z Antonym Davisem, bo tutaj też nie wiadomo do końca, kto, jak to będzie, bo różnie sytuacja wyglądała w tym sezonie z kryciem Kawhia. Zresztą były też momenty, że i Kuzma sobie fajnie z nim radził. Zresztą Kuzma w ogóle zrobił niesamowity postęp w obronie. Właśnie mówimy sobie o tych... O nim, tak. Przemknęliśmy jakoś obok Kuzmy. Natomiast tutaj chyba Jared Dudley dobrą robotę z nim wykonał na treningach indywidualnych, bo Kuzma naprawdę zaczął fajnie bronić. Bo to już nawet nie chodzi o to, że dobiega czy ustaje na nogach, tylko chodzi o te wszystkie zachowania, które mają miejsce przy wjazdach zawodników pod kosz. To są rzeczy, których się uczy człowiek latami i to nie jest takie proste. Mistrzem w tym jest właśnie Jared Dudley, który potrafi złapać kontakt fizyczny z zawodnikiem ataku, natomiast łapie ten kontakt w ten sposób, że to jest dozwolone przepisami, tak? Skacze pionowo do góry,
wytrąca w powietrzu zawodnika ataku troszeczkę z jego pozycji rzutowej, natomiast to nie jest przewinienie, nie gwiżdży się tych przewinień, bo to nie jest przewinienie i to zaczął Kuzma też fajnie robić. Zresztą wszyscy zawodnicy jeziorowców przy Hardenie zaczęli to robić tak, że ja byłem w szoku, że tak mało, że tak dobrze technicznie to robią, że praktycznie rzadko kiedy Harden dostawał faule w tej serii za free. I no właśnie to będzie na pewno ważne, bo zawodnicy Clippers świetnie wykonują rzuty osobiste i to może być kluczowe właśnie przy powstrzymywaniu Paula George'a czy Kawhi'a Leonarda. No i tak jak wspomniałeś, ten bratobójczy pojedynek to jest kwestia na pewno chyba no mega, mega sprawa. Ja nie wiem, czy oni się spotkali już w playoffach. Może była taka sytuacja, kiedy jeden grał w Bostonie, a drugi w Waszyngtonie, chociaż ja nie wiem, czy oni się spotkali wtedy w playoffach. Natomiast no, może być ciężko, bo do tej pory jak sobie grali w sezonie regularnym, oni zresztą mają taką niepisaną zasadę, że ze sobą w ogóle nie dyskutują na meczach, tak? Czy jeden na drugiego nie może podnieść ręki, coś takiego. Natomiast no, tutaj będą już na pewno duże emocje. Jeden i drugi jest trochę wybuchowy. Nie sądzę, żeby rzucili się jeden na drugiego, natomiast no, jeden i drugi może doprowadzić do różnych nieciekawych sytuacji. Bo jeden i drugi już w tych playoffach pokazywali, że jak trzeba stanąć, nazwijmy to, do walki przeciwko komuś, to już tak kilka razy działo się. Zastanawia mnie też właśnie, tak jak wspomniałeś, jak dużo Lakersi będą grali tym small line-upem, dead line-upem, bo no co, mają chyba wszystko tak naprawdę. No nie oszukujmy się, Zubac czy wiesz, nawet Zubac czy Harrell to nie są tacy, no Zubac jest oczywiście centrem, natomiast Zubaca spokojnie Anthony Davis może zneutralizować, podobnie jest z Harrellem, więc nie ma czegoś takiego, nie ma takiej potrzeby, że Lakersi musieliby grać z typowym centrem, więc szczerze mówiąc to ja się spodziewam dosyć dużych minut takich tego niskiego składu, żeby zobaczyć jak to będzie wyglądało. I wiąże z tym jakieś tam duże nadzieje, bo naprawdę jeżeli to przy Houston tak fajnie wyglądało, no to może się uda też przy Clippersach. No zobaczymy. Tak, nie wiem, chciałbyś jeszcze coś dodać? Tak, właśnie to co mówisz, na pewno wydaje mi się, że Morris jest lepszą opcją do obrony przeciwko Harrellowi niż Dwight Howard, który miał generalnie miał problemy i słabo wyglądał z Clippersami w meczach sezonu, więc jak najbardziej też oczekuję. Nie wiem, czy będą startować niższym składem, czy będzie startował Magi, ale spodziewam się, że Morris dostanie dużo minut. Myślę, że najwięcej właśnie z tej trójki centrów, powiedzmy w cudzysłowie, czyli więcej niż Dwight i Magi. No i mam nadzieję, że będzie miał tutaj dobre wyniki w obronie przeciwko właśnie Harrellowi. No i jeszcze kwestia taka właśnie, jak Clippersi odpowiedzą na Davisa, no bo to jest to, my się tak zastanawiamy, Leonard LeBron, ale przecież jest taki Anthony Davis jeszcze, który w sumie wydaje się największym atutem Lakersów w serii z Clippersami, którzy nie mają jakichś wybitnych wysokich w obronie. Zubac jest oczywiście dobrym zawodnikiem, ale no to nie jest, to jest centrem, to nie jest gość, który jest w stanie zatrzymać Anthony Davisa. No w tej chwili przy takiej nierównej grze Paula George'a Lakersi generalnie, myślę, można to dosyć spokojnie powiedzieć, że mają dwóch z trzech najlepszych zawodników w tej potencjalnej serii. Mamy generalnie w tych dwóch zespołach w tej chwili trzech takich superstarów ze ścisłego topu i jednym jest właśnie Kawhi, a dwójka pozostała gra po stronie Lakers. Dopóki Paul George nie będzie systematycznie grał na wysokim poziomie, to się nie zmieni. I to jest jednak atut w playoffach duży, gdzie jednak gwiazdy mają największe znaczenie, więc liczę, że to również przechylisz, ale na korzyść Lakersów. No i plus jest chyba też taki, że na Paula George'a mamy dwóch czy trzech obrońców, których możemy rzucić, bo i KCP, i Danny Green, kto tam jest jeszcze, nawet Caruso, jak trzeba będzie. Natomiast jeśli chodzi o Anthony'ego Davisa, to tak naprawdę Clippersi, no co, albo muszą poświęcić Leonarda, albo Morrisa, albo Harrella. No niby wszyscy ogarniają, natomiast no to nie są chyba jednak, ta przewaga jednak jest chyba, mam wrażenie, po stronie obrońców jeziorowców w stosunku do Paula George'a. Tak mi się to przynajmniej na chwilę obecną wydaje.
A jak będzie, to zobaczymy. No dobra, no o Denver Nuggets chcemy pogadać. Myślę, że z całym szacunkiem, ale no jest minus 16 do przerwy. W połowie, więc myślę, że jednak nie. Wiesz co, mi się tak wydawało jeszcze przed tym meczem numer 5, że Denver nie jest w stanie wygrać dwa razy z Clippersami. Może jeszcze są w stanie doprowadzić do meczu numer 7, natomiast mam wrażenie, że nie mają zbyt wielu atutów, że to jasne, wystarczyło na Utah Jazz, natomiast tu w tej serii nie ma opcji, żeby wygrali trzy mecze z rzędu z Clippersami. Musiałaby naprawdę jakaś tragedia się stać, typu jakaś kontuzja kogoś kluczowego po stronie Clippersów. Nie ma takiej opcji, żeby Denver chyba to jednak wygrało. No i wszystko wskazuje na to jednak, że cztery zespoły, które zostaną w grze, to będą wspomniane Miami Heat z Bostonem, Lakersi i jednak Clippersi. Finał konferencji, na który czekali chyba wszyscy fani, na który stawiano najczęściej przed sezonem i w trakcie sezonu. Chociaż przed sezonem to mam wrażenie, że lepiej o Clippersach pisano niż o Lakersach. Lakersi tak, w wielu przewidywaniach nie mieli nawet przewagi własnego parkietu w pierwszej rundzie, gdzieś tam byli stawiani nawet na piątym miejscu. Więc, no ale jednak jak sezon już trwał, to myślę, że im dalej końca sezonu, tym mocniej mówiło się o tym, że jednak finał konferencji to będą Lakersi z Clippersami. Bardzo szkoda, że nie w Staples Center, bo tam Lakersi graliby u siebie. Wszystkie mecze. Szkoda, że w bańce, gdzie tych kibiców jednak troszkę brakuje. Chociaż z drugiej strony tam się troszeczkę poprawiło, bo są te wszystkie telebimy z kibicami drużyny, która gra u siebie. Są też jakieś banery wywieszone z hasłami, które są z hasłami przewodnimi drużyn, więc trochę mocniej czuć jednak, że to zespoły grają u siebie. Chociaż była któraś seria, już nie pamiętam, która chyba Bostonu z Toronto, gdzie zespół wyjazdowy wygrywał wszystkie spotkania, jeśli dobrze kojarzę. Chyba tak. Mhm. Tak, ale to wyjazdowy w cudzysłowie, bo tak. No to co, Jędras, chyba przegadaliśmy to sobie dosyć mocno. Tak. A wszystko wskazuje na to, że nie wiem, kiedy ruszą playoffy, jeżeli faktycznie dzisiaj skończyłaby się seria Bostonu, Clippersów z Denver. Chyba w środę byłby pierwszy mecz. Mamy niedzielę, we wtorek startuje konferencja wschodnia, tak. Więc prawdopodobnie w środę pierwszy mecz finałów konferencji zachodniej. Takie 3-4 dni przerwy dla Jeziorowców. Clippersi 12 spotkań w nogach, a Jeziorowcy 10. No, mała różnica. Zobaczymy, czy te dwa spotkania będą miały jakiś wpływ. Ale też warto wspomnieć, że gwiazdy Lakers, no LeBron gra tyle samo albo nawet mniej minut niż w sezonie zasadniczym, więc to jest duży plus, że udaje się go oszczędzić. No to fakt. No i co, ja jestem generalnie bardzo dobrej myśli i tak patrzę na to, że taki idealny scenariusz w ogóle to byłoby pokonanie Clippersów i pokonanie Bostonu. Myślę, że w roku, w którym zginął Kobe, no to byłaby niesamowita sprawa. Nie wiem, czy to się uda. No jest już bardzo blisko, zostały cztery drużyny, już bardzo długa droga została pokonana. Odpukać zespół jest w miarę zdrowy. Nie ma większych kontuzji, grają naprawdę fajny basket, są na fali, więc pozostaje trzymać kciuki za nich. No i co, miejmy nadzieję, że jak się spotkamy na następnym nagraniu, to będą dalej dobre wieści. Oby, bo z drugiej strony jak finał Clippersi z Bostonem, to byłby po prostu scenego koszmaru. No, może i masz rację, ale i taką koszykówkę trzeba oglądać. Jedno jest pewne, ci, którzy awansują, to awansują na neutralnym gruncie, więc będzie to w pełni zasłużony awans do finałów NBA, nawet jeżeli to będą Clippersi i Boston, nie będę miał z tym jakiegoś tam problemu. Ja tak. No to trzymajmy kciuki w takim razie za swoje drużyny. I może to będzie naprawdę, naprawdę mega sezon, który się gdzieś tam zapisze w czym się zapisze? W księgach się zapisze, no. Na dyskach twardych chociaż. Mniej w księgach. No. Dobra, Jędras, okay. Dzięki ci wielkie za nagranie. Dziękuję. To był 33. Jeziorany podcast.
No i co? Spotkamy się prawdopodobnie za tydzień. Obyśmy mieli wciąż dobre wieści. Trzymajcie kciuki za Jeziorowców i do następnego. Żegna się z wami Rafał Niewiadomski i Andrzej Cymorek. Dzięki, na razie. Dziękuję.